Gdy cały świat nagle rozpada się na kawałki, gdy stajemy na zakręcie życia, łatwo wtedy zejść na złą drogę, chyba że znajdziemy właściwy drogowskaz. Młodzieżowe centrum to miejsce dla osób, które nie odnalazły właściwej drogi w życiu. I tutaj mają szansę to zrobić. Młodzieżowy Ośrodek Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu pozwala zbudować świat od nowa. Zajęcia terapeutyczne akurat dużo dają, bo można porozmawiać o swoich emocjach, o uczuciach, których się nie mówiło nigdy tak naprawdę. Gdy trudno mówić o swoich emocjach, tu można wyrażać je w inny sposób. Gdy brakuje słów, można nie mówić. By odnaleźć siebie w sobie, czasami nie trzeba szukać daleko. Talent nigdy nie rodzi się sam. Trzeba mieć szansę go odkryć. By dostrzec potrzebę zmian, warto czasem spojrzeć na siebie od kuchni. Życie jest jak teatr. Trzeba tylko znać swoją rolę. Dziewczyny, uwaga! Jeszcze raz, ten fragment jeszcze raz. Dobrze? Ruch pozwala zrzucić z siebie ciężar tego, o czym mówić najtrudniej. Taniec jest moją pasją. Dzięki tańcu wyrażam siebie, swoje emocje. Po prostu jest mną, jest we mnie, jest częścią mojego życia. I dzięki ośrodkowi mogę go rozwijać. By sięgać szczytów, trzeba zacząć wspinaczkę od podstaw. By móc opiekować się innymi, najpierw samemu trzeba dorosnąć. Od kilku godzin mam na sobie brzuch ciążowy, aby sprawdzić po prostu, jak czuje się kobieta. No powiedzmy w 7 miesiącu ciąży. Nie jest to łatwe, ponieważ już odczuwam bóle na kręgosłupie. Naciska mi strasznie na pęcherz. No i tak jak dziewczyny myślą, że wygląda to słodko i tak dalej, no to kobieta w ciąży się tak nie czuje. Zanim dziewczyna dostanie lalkę, dziecko, to nosi taki brzuch przez kilka dni, no a później przez tydzień ma lalkę i sprawdza się w roli matki po prostu. Gdy nauczymy się stawiać czoła codzienności,
pokonywanie poważnych problemów stanie się łatwiejsze. By coś w sobie zmienić, warto zacząć od małych kroków. Wielkie sukcesy nie rodzą się przecież od razu. By pomagać innym, najpierw samemu trzeba stanąć na nogi. Każda porażka to tylko pretekst do tego, by wstać i walczyć. Gdy poradzimy sobie w leśnym gąszczu, odnajdziemy się też w miejskiej dżungli. Gdy energia mnie rozpiera, oddaję ją innym. Gdy pomagam jednej osobie, zbawiam cały świat. By łamać reguły, najpierw warto je poznać. I pamiętać, dopóki walczę, jestem zwycięzcą. Skład Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu wchodzą Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Promyk imienia Unii Europejskiej i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Ośrodek jest położony w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, w centrum Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zapewnia opiekę resocjalizacyjną i socjoterapeutyczną oraz pełną ofertę kształcenia na wszystkich poziomach edukacji. Jest tu szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i technikum kształcące w dwóch kierunkach gastronomia i fryzjerstwo. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wychowanki są przyjmowane na wniosek rodziców.